Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Futbolowni. Moim dzisiejszym gościem jest kapitan zespołu Medyka Konin, obecnego mistrza Polski kobiecego futbolu, Anna Gawrońska. Witam Cię serdecznie. Miło, że udało nam się spotkać. No, cieszę się. Również miło, że zostałam zaproszona do takiego programu. Jeszcze nikt nigdy nie robił ze mną takiego wywiadu, dlatego w tak zaszczytnym gronie, jak z Piotrem Grej słyszałam i Bartek Bosacki też brali udział w tym programie, także dla mnie to wielki zaszczyt. No, kobieta przyda się do tego grona dla osłodzenia trochę klimatu tutaj. Dużo dzisiaj w męskiej piłce nożnej, można powiedzieć, takich piłkarzy, jakby to ująć, delikatnych. Coraz mniej jest tych prawdziwych takich twardzieli, walczaków. Mam tu na myśli jakichś takich zawodników jak Roy Keane, Gennaro Gattuso, którzy grali jeszcze kilka lat temu. Jak ty uważasz, jak teraz jest obecnie w piłce nożnej kobiet? Czy te kobiece są twardsze, grają tą twardszą piłkę? Czy je mecze wolisz w ogóle oglądać? Ja myślę, że w piłce nożnej kobiet jest tendencja odwrotna, że coraz więcej jest takich zawodniczek, które grają twardo i nie odstawiają nogi, ale ja wolę oglądać jednak kobiecą piłkę, bo tam widać tą taktykę, widać technikę, jest to wolniejsze tempo, ale przede wszystkim widać te takie piękne aspekty futbolu. Można porównać te nasze mecze do tych meczy mężczyzn z lat 70. z gry Kazimierza Dejny, tej reprezentacji z lat 74, gdzie zdobywali mistrzostwa. To tempo jest wolniejsze, tak jak już powiedziałam, ale to piękno futbolu widać i te akcje są naprawdę bardzo dobre. Zresztą teraz akurat aktualnie trwają mistrzostwa świata kobiet w Kanadzie i tam można zobaczyć, że te mecze naprawdę stoją na wysokim poziomie i futbol kobiet rozwija się coraz bardziej. Mam nadzieję, że to w Polsce również pójdzie w bardzo dobrym kierunku. Jak ty oceniasz obecnie stan piłki nożnej w Polsce w porównaniu do tej zagranicy? Jakie ty masz zdanie na temat, czy coś można jeszcze poprawić, co mogłoby się zmienić, żeby faktycznie gdzieś tam dołączyć do... No, oczywiście zawsze wszystko można poprawić, nawet jak ktoś się wydaje, że jest idealne, to i tak moim zdaniem można coś zmienić. Natomiast piłka nożna kobiet w Polsce, no małymi kroczkami widzę, że idzie do przodu, to jestem już 10 lat w piłce kobiecej i powoli wszystko zmienia się i mentalność ludzi, którzy oglądają piłkę nożną kobiet i media pokazują futbol kobiecy. Kiedyś nie było do pomyślenia, że będzie mecz na Eurosporcie czy w polskiej telewizji. Teraz Telewizja Poznań transmituje mecze Medyka kilkakrotnie już, także media pomagają nam i Polski Związek Piłki Nożnej też coraz bardziej interesuje się futbolem kobiecym. Musimy zwiększyć po prostu liczbę zawodniczek, liczbę klubów, jakość szkolenia i myślę, że z czasem będziemy liczyć się w Europie. Mhm. Czyli jakieś poprawki? Tak jest, no cały czas rozwijamy się. Tak jak mówię, no, liczba zawodniczek wzrasta, liczba klubów wzrasta, jakość treningów, jakość meczy. Medyk gra w Lidze Mistrzyń, pokazujemy się w Europie, także myślę, że powoli za kilka lat, jeżeli ta infrastruktura też poprawi się, będziemy w czołówce w Europie i nie będziemy musieli się wstydzić za futbol kobiecy. Właśnie niedawno obroniłyście tytuł mistrzowski, teraz czeka Was atak na Ligę Mistrzów. Jak Wasze nastroje bojowe? Nastroje jak zawsze bojowe, bo dziewczyny robią wszystko z pasją i wkładają w swoje treningi i w mecze, myślę, że 200% swoich umiejętności. Właśnie dzisiaj było losowanie Ligi Mistrzów. Trafiliśmy na Gintre Universitates jako najgroźniejszy przeciwnik. Później Wexford z Irlandii i Cardiff z Walii. Także myślę, że ciekawa grupa. Dwie drużyny z Wysp. Także myślę, że powalczymy i uda nam się zakwalifikować do dalszej rundy. Tak jak w zeszłym roku. Tylko życzyć powodzenia. Nie dziękujemy. Już troszeczkę właśnie grasz w piłkę. Tak jak mówiłaś, masz 10 lat doświadczenia w tej piłkarskiej lidze. Jakie są Twoje dalsze plany? Czy mogłabyś coś zdradzić, co dalej planujesz, jak to wygląda? Bo już jesteś mimo wszystko tą doświadczoną zawodniczką. No tak, jak to jest u Ciebie? Jestem już doświadczona, także na razie o zakończeniu kariery nie myślę, bo mam jeszcze kilka lat, myślę, grania przed sobą. Kobiety mogą dłużej grać niż mężczyźni. Myślę, że moja przyszłość związana będzie tutaj z Medykiem.
bardzo dobrze się tutaj czuję i jest tutaj, panuje tutaj bardzo dobra atmosfera dla piłki kobiecej. Ale cały czas futbol, piłka. Cały czas piłka nożna, oczywiście, to jest moje życie. Sport w ogóle, to jest moja pasja i myślę, że nic się w tym kierunku nie zmieni. No oczywiście chciałabym zostać trenerem, tak jak już mam pewne doświadczenia. Jestem asystentem trenera Jaszczaka i prowadzę drużyny młodzieżowe w Medyku już od kilkunastu lat. Jestem trenerem kadry do lat 15, także myślę, że w tym kierunku potoczy się moja kariera po zakończeniu futbolowej. Futbol to pasja. Tak jest, futbol to pasja. Wiem właśnie, że tak jak wspomniałaś, tutaj wiem, że pełnisz dosyć dużo funkcji w samym klubie, bo nie dość, że jesteś kapitanem drużyny, to jeszcze asystujesz tutaj trenerowi Jaszczakowi, plus jesteś trenerką do lat 15 kadry dziewczyn. Tak. Jak ci się w ogóle udaje to wszystko połączyć? No nie przyznam się, jest ciężko. Ten rok dał mi troszeczkę w kość i tej pracy jest naprawdę ogrom. Troszeczkę mało jeździłam po meczach trzecich lig i drugich lig, tam gdzie grają dziewczynki z kadr, żeby zobaczyć dziewczyny, które są kandydatkami do kadry Polski, ale mam nadzieję, że moi asystenci mi w tym pomogą i to się zmieni. Natomiast no, tutaj jest bardzo dużo pracy, tutaj tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, trener odpowiedzialny jest za wszystko i za wypisywanie protokołu i za wypranie sprzętu i za napompowanie piłek. No także no, tej pracy jest bardzo dużo. Jakoś powoli działamy i nie jestem w tym sama, bo zawodniczki też mi pomagają. Mam koleżanki, które już ze mną pracują tutaj. Ania Szymańska, Ola Sikora też są zawodniczkami, a też pomagają mi w szkoleniu dziewczynek w pracy w gimnazjum. Marta Woźniak pracuje z trenerami w licealnym ośrodku. No i trener Siuda, który jest moim tak jakby asystentem w tych drużynach juniorskich, zawsze zastępuje mnie na meczach, także mówię, tej pracy jest dużo, ale jakoś radzimy sobie z tym wszystkim i idziemy do przodu. Zresztą historyczny wynik w tym roku, Medyk zdobył 4 złote medale, Mistrzostw Polski seniorek, Puchar Polski seniorek, Mistrzostwo Polski do lat 19 i Mistrzostwo Polski do lat 16, także nikt jeszcze w Polsce, w żadnym klubie męskim ani kobiecym tego nie dokonał, więc myślę, że to jest historyczne. Kobiety na medal. Kobiety na medal, tak. Jeżeli chodzi teraz o ciebie, Anna Gawrońska, czy ty w ogóle masz swój czas wolny jakiś? Co robisz w wolnym czasie? No, czasami czas wolny się znajdzie. Mam pieska, to wychodzę sobie z nim na spacery. Labrador. Także dużo czasu trzeba mu też poświęcić, bo jest roczny, więc trochę zabawy potrzebuje. Poza tym lubię iść do kina na dobry film, popatrzeć na inne sporty, nie tylko na piłkę nożną. Tak? Właśnie, masz jakieś inne pasje oprócz piłki nożnej? Coś jest jeszcze miejsce na coś? Czy... Tenis lubię oglądać. Grasz w tenisa też? Gram czasami, pogrywasz. Z koleżankami pogrywamy sobie, także... No ja 12 lat trenowałam badmintona przed piłką nożną, także w sporcie byłam. Tam wiadomo, warunki klubowe z małych miejscowości nie są takie, żebym poszła, ale mistrzem Wielkopolski kilkukrotnym byłam, także umiejętności też były. Na Mistrzostwa Polski niestety nie było finansów, żeby wyjechać, ale umiejętności były i szkoda tylko, że właśnie nie, warunki finansowe nie pozwoliły dalej na to, ale myślę, że moja druga pasja, czyli piłka nożna, pokierowała mnie w tym kierunku, jakoś tak dziwnie powiedziałam. Poszła w tym kierunku, że osiągnęłam prawie wszystko, więc jestem zadowolona z tego. Konina w zasadzie wasza drużyna, można powiedzieć, że stała się teraz takim miejscem, do którego te dziewczyny, faktycznie piłkarki, chcą przyjść. Coraz więcej z tego. Myślę, że ten transfer Ewy Pajor też dosyć mocno was jakby tutaj wypromuje, wskaże taką drogę. Przyczyni się ogólnie do popularyzacji piłki nożnej kobiet, no bo gdzieś tam się pojawiało to w mediach, coraz bardziej stało się to dosyć medialne. Czy ty masz jeszcze jakieś w ogóle pomysły na przyciągnięcie uwagi na was, na tutaj, może nie tyle co na klub, o klub też mi chodzi, ale też o w ogóle kobiecą piłkę nożną? No tak jak już rozmawialiśmy, myślę, że jakiś sukces, jakiś medal albo awans do Mistrzostw Europy mogłyby przyciągnąć więcej mediów, a gdy media będą mówić o piłce kobiecej, to wtedy więcej kibiców pojawi się na stadionach.
Myślę, że popularyzacja Ekstraligi Kobiet musi na to pójść więcej środków finansowych, żeby ten chociaż jakiś jeden mecz z Ekstraligi z kolejki był pokazywany w jakiejś telewizji regionalnej. Były takie pomysły. Mam nadzieję, że w niedługich latach to wypali. No, myślę, że Ewa Pajor była takim naszym medialnym oczkiem i dużo w tym roku się działo w mediach o Medyku i naprawdę mamy bardzo dużo kandydatek do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w tym roku. Myślę, że te nasze sukcesy sportowe też przyciągają i każda zawodniczka chce iść właśnie w ślady Ewy Pajor czy w innych zawodniczek z naszego klubu. I mam nadzieję, że w tym kierunku to się będzie rozwijać, że tych takich perełek jak Ewa będzie coraz więcej. A jest ktoś, kto może Ciebie zastąpić jako kapitana drużyny? Myślę, że są takie zawodniczki, które mogłyby mnie zastąpić. Nie szykuję jeszcze nikogo, bo nie kończę no, nie, kariery. Właśnie, no oczywiście, tylko chodzi mi... Ale myślę, że mają dziewczyny tutaj takie predyspozycje do tego, żeby zarządzać drużyną i to nie jest u mnie takie proste, bo kobieca drużyna jest bardzo ciężka, że tak powiem, do prowadzenia. No właśnie czasem zastanawiam, pewnie mężczyźni się zastanawiają, jak kobiety dają radę się wszystkie dogadać. A czasami Iskrzy jest ciężko, bo tu różne aspekty, nie tylko sportowe, mają znaczenie i to nawet jedno słowo może czasami kogoś urazić, a kogoś wywyższyć, że tak powiem. I tu trzeba naprawdę ważyć słowa. A trener daje sobie radę z wami? Trener daje. Czy bywały? Nie, no bywały oczywiście. Bywają różne tak jak sytuacje, że i czasami trzeba mocno tupnąć, że tak powiem, i trochę uspokoić, bo dziewczyny czasami, mówię, za daleko sobie. Ale aha, to tak jak myślę, że i w męskiej szatni czasami też potrzebny jest takie tąpnięcie, że albo jakieś trzęsienie ziemi, żeby gdzieś poruszyć. No tylko wtedy można osiągnąć jakieś najwyższe wyniki, myślę. Miałeś okazję grać w reprezentacji Polski. Kilka meczów ci się udało zagrać, kilka bramek. Jakieś doświadczenie już tam masz. Ogólnie też sporo spotkań ogólnie w Ekstralidze u Ciebie i sporo bramek. Czy Ty jesteś zadowolona ze swojej przygody, kariery? Znaczy zadowolona oczywiście, że jestem, bo osiągnęłam, tak jak już powiedziałam wcześniej, osiągnęłam bardzo dużo w piłce kobiecej. Troszeczkę jestem niezadowolona z gry w reprezentacji, bo tamtych jednak tych bramek strzeliłam jak na tyle występów mało, bo 70 ponad występów mam, a bramek tylko 13. Nie wiem, czy to jest spowodowane tak jak Robert Warzycha nie mógł się przemóc w reprezentacji. Ja też mam jakieś takie reprezentacyjne zabobony swoje, że tak powiem, i może tak jakoś nie. Lewandowski też ostatnio. No tak, dopiero teraz się przełamał, że tak powiem. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale no, ogólnie jestem zadowolona, no, bo 70 występów w reprezentacji na poziomie kobiecej piłki to bardzo dużo, bo kiedyś tych meczów nie było rozgrywanych tak dużo jak teraz. My w roku mieliśmy 4-5 spotkań tak naprawdę, a teraz dziewczyny już grają i mecze eliminacyjne, i turnieje, na turniej w roku mają 4 spotkania. My kiedyś mieliśmy 4 spotkania w całym roku, także mówię, no to tych jest tak, że z reprezentacyjnej kariery też jestem zadowolona. Mam nadzieję, że te młode dziewczyny, które teraz są w mojej reprezentacji U15 pójdą w moje ślady i tych występów będą miały również w seniorskiej reprezentacji taką dużą ilość. No, jakby nie patrzeć, to też trzeba być dumnym, że 70 spotkań to jest dosyć sporo. No, w męskiej piłce byłabyś już w klubie VIP-nego reprezentanta. Chyba tam jest od 70, ile tak, dobrze pamiętam. Tak jest. No, więc kobiety niestety nie mają, nie wiem dlaczego Polski Związek Piłki Nożnej nie skłania nas w tym kierunku, żebyśmy też trafiały do tego klubu. No, tam wiem, że trwają prace nad tym, ale nie wiem, czy uda nam się to... To tu mamy taką prośbę. Że uda nam się to przewalczyć, że tak powiem. No, tych meczy naprawdę jestem bardzo dumna, że moim marzeniem było zagrać w
z orzełkiem na piersi. To było takie moje dziecinne marzenie i to się spełniło. Zawsze mówiłam sobie obojętnie jak w jakiej dyscyplinie sportu, bo ten sport w moim życiu był zawsze i szczerze mówiąc te dyscypliny sportu wszystkie jakoś tak mi pasowały, że reprezentowałam szkołę we wszystkim i byłam tak, może się tu pochwalę, ale dobra i zawsze zazdrościli mi wszyscy, że we wszystko udaje mi się tak dobrze wypadać. Także gdybym myślę nie trafiła do piłki nożnej, trafiłabym do innej dyscypliny. Piłka ręczna też dobrze grałam, także cieszę się, że udało mi się w piłce nożnej osiągnąć tyle i ten orzełek na piersi i ten hymn, który słyszę zawsze, to zawsze dygotanie i zawsze łzy w oczach, także... Trzeba też dodać, że właśnie dosyć późno zaczęłaś grać w piłkę, bo chyba dopiero po studiach, z tego co ja wiem. Tak, tak. Skończyłam studia licencjackie w kolegium w Lesznie i gdy poszłam na studia magisterskie na Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w sumie przez przypadek trafiłam do Poznania na trening i tak to się zaczęło. No, dla mnie zawsze ważna była nauka i chciałam oczywiście grać w piłkę, ale tatuś nie chciał puścić mnie do medyka, bo powiedział, że za daleko. Byłam córeczką tatusia, tak można powiedzieć, i trochę bał się w wieku licealnym i gimnazjalnym puścić mnie tutaj do szkoły sportowej. No, jakoś tak w małych miejscowościach wiadomo, inaczej się żyje i ten strach, obawa przed puszczeniem dziecka gdzieś daleko jest większy. Myślę, że gdybym teraz zaczynała grę w piłkę, gdybym teraz miała 15 lat, to na pewno trafiłabym do medyka. Bo trochę się zmieniło. Tak. Teraz dziewczyny o wiele, wiele wcześniej zaczynają. No mówię, ta piłka nożna poszła przez te ostatnie... To chyba na plus wyjdzie zresztą, tak, no bo... Przez te ostatnie lata poszło tak wszystko do przodu, że mówię, gdybym teraz miała 15 lat, to na pewno przyszłabym do medyka koni. Dzisiaj dzięki swojemu doświadczeniu możesz pomóc wielu młodym dziewczynom, jeżeli chodzi o rozwój jakiejś ich kariery. Zresztą widać, że to też robisz już w tym momencie. Jakie porady dla dziewczyn, które grają, albo te, które chcą zacząć grać w piłkę, miałaby Anna Gawrońska? Co mogłabyś poradzić? Nie musi to być 2-3 zdania, które mogą być najważniejsze twoje. Takim, to zresztą tak jak powiedziałam, było moim mottem, że spełnienie marzeń. Że każda, która chce spełnić swoje marzenia, to powinna to robić i gdy umie grać w piłkę i chce to robić z wielkim sercem, to myślę, że kariera stoi przed nią otworem. Nie ma się czego bać, bo zawsze można wrócić, ale gdy ten strach będzie i tego kroku do przodu się nie zrobi, to nie się nie spróbuje. Gdy się nie spróbuje, to nie wiadomo co. A w piłce nożnej naprawdę można, kobiet można dużo osiągnąć. Dzięki piłce można dużo zwiedzić, bo byłam praktycznie w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych byłam dzięki temu, że gram w reprezentacji, że jestem w piłce kobiecej. Dlatego mówię, to jest spełnienia marzenia i wielka pasja i gdy któraś ma umiejętności, to jak najbardziej trzeba zaryzykować i gdybym chciała w tym wieku wyjechać gdzieś za granicę, tak jak Ewa, to myślę, że to jest dobry krok dla takich wyjazdów, bo ta piłka w Europie jest już na wysokim poziomie i żeby się rozwijać, to trzeba robić jednak krok do przodu. A te zawodniczki, które grają, co mogłabyś im poradzić? Bo myślę, że tutaj też jest... Dla tych zawodniczek, które grają, to co warto było robić, żeby... Myślę, że muszą podnosić swoje umiejętności, że żeby podnosić swój poziom sportowy, trzeba zwiększać ilość treningów, trzeba zwiększać jakość treningów. Nie tylko pod względem oczywiście piłkarskim, ale pod względem i odżywiania się i sportowego trybu życia. Dlatego tu trzeba już, jeżeli chce się osiągnąć te największe sukcesy, to trzeba poświęcić praktycznie wszystko dla i rodzinę i swoje życie do tego, żeby osiągnąć jak najwięcej. Marzenia i sukces. No. Marzenia i sukces. No niestety to są dwa kryteria w sporcie, dla których trzeba poświęcić wszystko tak naprawdę. Mam jeszcze takie szybkie pytania, tak na koniec. Ulubiony klub piłkarski, męski i jaki jest żeński? Jaki męski? Piłkarski, męski. To myślę, że tu nie będę jakąś eureką FC Barcelona. FC Barcelona. FC Barcelona to jest mój ulubiony klub. Kibicuję już im od 96 roku. Zawsze Barcelona i Juventus to były dwa moje kluby, które
którym kibicowałam, ale Barcelona jest tym wyżej, czy tak powiem. A w żeńskim futbolu? W żeńskim futbolu nie mam jakiegoś takiego, nie mam jakiegoś takiego klubu, Medic którym kibicuję. Oczywiście Medic jest klubem, który zawsze będzie w moim sercu. Natomiast podoba mi się francuska piłka. Francuski, reprezentacja Francji i reprezentacja Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o... Chyba najbardziej utytułowana w tym momencie reprezentacja Stanów jest, nie? Tak, tak, myślę, że tak. No i Niemki jeszcze, ale no tak. Nie podoba mi się niemiecki futbol, chociaż te na tych mistrzostwach bardzo fajnie grają, podobnie do Medyka, także... To domyślam się, że gdybyś miała jeszcze możliwość gdzieś przejścia, to już przeszła do Ligi Francuskiej. To znaczy miałam kilkakrotnie już propozycje przejścia do klubów zagranicznych, natomiast... A, czyli były takie propozycje? Były propozycje no i to niestety nie zdecydowałam się, że tak powiem. Mówię, to było kilkanaście lat temu i futbol kobiecy nie był jeszcze tak rozwinięty w Europie. No teraz jakbym dostała teraz propozycję, a miałabym 22 lata, to na pewno bym przeszła. Natomiast w moim wieku już muszę patrzeć w innym kierunku. Bardziej liczy się dla mnie już praca i także powiem piłkarska emerytura i tutaj muszę patrzeć w tym kierunku, co dalej. Bo a z ciekawości może piłkarką powiedzieć, nie jest się do końca, tak? No. Do końca życia. Piłkarze mają takie zarobki, że mogą sobie pozwolić na to, że te pieniądze sobie odłożą. Natomiast piłkarki poza graniem w piłkę muszą jeszcze pracować dodatkowo. Także no mówię, muszę już patrzeć w innym kierunku. Tak, no tak, no te zarobki w kobiecym futbolu chyba są znacznie w tym momencie. No są, niższe. Tak jak już rozmawialiśmy, są niższe, ale nie mamy co narzekać, bo teraz powoli idzie to w dobrym kierunku. I też moim zdaniem w męskim futbolu są przesadzone pieniądze. I to kilku zdolnych piłkarzy potrafi zmanierować i te pieniądze zepsuć tak, i te talenty piłkarskie odpadają gdzieś ze względu na taki tryb życia, a nie inny piłkarzy. I myślę, że zresztą w każdym sporcie tak jest. Gdzie no to jest plusy i minusy. Tak, no. To są plusy i minusy. Gdzie są duże pieniądze, tam jest więcej złego. To jaki ulubiony piłkarz? Ulubiony w Polsce piłkarz, i za granicą. W Polsce czy masz jakiegoś, kto... W Polsce piłkarzy nie oglądam, szczerze mówiąc, polskiej piłki męskiej, oprócz Lecha, bo kibicuję Lechowi. Mm-hmm. Jestem z Wielkopolski, więc musi być Lech. Jeździłam jeżdżę zawsze na kilka meczy w rundzie, jeżeli udaje mi się znaleźć czas. Z polskiej piłki nie mam piłkarza ulubionego, ale z zagranicy to zawsze był Del Piero i Raul González. Raul González, mimo że Barcelona to... Mimo że Real, ale bardzo podobała mi się zawsze jego gra, jak grał, ilość strzelonych bramek i wyszkolenie techniczne. No też jesteś napastnikiem. Jestem napastnikiem, więc to tak jakby mój idol. A ulubiona piłkarka? Piłkarka to myślę, że Ebi Wambach. Ze Stanów. Tak. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, bardzo, że poświęciłaś nam tutaj czas. Życzę Ci powodzenia w rozgrywkach w Lidze Mistrzyń najbliższej. No i jako trener, żebyś też ukształtowała nowe pokolenie piłkarek, żeby to wszystko poszło w dobrą stronę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Również dziękuję Państwu i zapraszam wszystkich na mecze kobiet, bo to naprawdę fantastyczny sport. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Futbolowni. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Subskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia wkrótce. I jeszcze jedna sprawa. Mam tutaj prośbę do Ani. Gdybyś mogła podpisać się na piłce. Mam piłkę, na której podpisują się wszyscy moi goście. Ta piłka będzie wystawiona na aukcję charytatywną. Po iluś tam odcinkach jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Musisz znaleźć tutaj miejsce. Może koło rejsika. Bo może być. Bo na mojej pozycji gra i zawsze podpisowałam. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.